następnego. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia zimowym utrzymaniem ulicy Chodników na terenie dzielnicy 17. Projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Bardzo proszę, pan Andrzej Dziedzic. Moi drodzy, komisja, jak rocznie, przed okresem zimowym, wychodząc naprzeciw ewentualnym potrzebom i zabezpieczeniu odśnieżania w okresie opadów śniegu, żebyśmy mieli jasność, że chcemy odśnieżać, żeby wszystkie ulice gminne i chodniki były odśnieżane. Przygotowaliśmy projekt uchwały. Zaopiniowany on został jednogłośnie pozytywnie, 9 głosów za. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zarząd nie wnosi, uwaga, wręcz popiera projekt uchwały Komisji Praworządności. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że jest to projekt, który popiera dwie nasze uchwały z dwóch poprzednich lat do tyłu. Dlatego zarząd popiera projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma, to ja sobie jeszcze udzielę głosu. Szanowni państwo, wczoraj odbyło się takie spotkanie z policją na temat bezpieczeństwa generalnie, ale niemniej jednak też była jedna pani na tym spotkaniu, która zabrała głos i mówiła o zimowym utrzymaniu chodników, a właściwie o ich odśnieżaniu po opadach śniegu. Zabrał głos pan naczelnik oddziału 6 Straży Miejskiej, pan Pokuta, informował, że był właśnie na spotkaniu w MPO o procedurach i czasach podjęcia działań odśnieżających przez odpowiedzialne za utrzymanie czystości przedsiębiorstwa. W tym wypadku chodziło o MPO. No i w tym momencie powiedziałem pani, że no nikt nie wymaga od pani odśnieżania chodnika. No pani zrozumiała, że powiedziałem, żeby ona, mieszkanka bloku któregoś, odśnieżała chodnik. No więc w związku z powyższym po raz drugi powtórzyłem. Dlaczego o tym mówię, że nikt nie wymaga od pani odśnieżania chodnika? Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego o tym mówię, jak wiele kontrowersji, zanim jeszcze spadł śnieg, bo chyba nie spadł jeszcze za ale budzi sprawa utrzymania w czystości chodników po opadach. Dlatego też uważam, że podjęcie tej uchwały ma sens, przynajmniej dlatego, że czasami tak się zdarzało podczas innych lat, że długo nie były odśnieżane czy to drogi, czy to chodniki. Czasami niektóre chodniki były wyłączone z odśnieżania. Przykład taki, ulica Poległych w Krzesławicach była czarna, no i bardzo dobrze, to tam jest jeszcze pod górę, ale już ulicą Zielony Jar piaskarka przyjechała tam ze 3 razy, a Zielonym Jarem nie przejechała ani razu. Więc dlatego też w uzasadnieniu do uchwały jest, żeby wszystkie drogi i ulice i żeby racjonalnie to robić. Czyli w momencie, kiedy jedna ulica jest czarna, a druga jest biała i zalega tam to błoto pośniegowe, tak to się chyba nazywa, to żeby jednak i te drugie też brać pod uwagę. I tyle, co ja miałem do powiedzenia jako radny na ten temat. Czy ktoś z państwa radnych chce? Pani Kolasa, bardzo proszę. Ja mogę tak w uzupełnieniu pana przewodniczącego. Więc wczoraj pan Pokuta nas poinformował, że pierwszy raz w tym roku będzie, w tym okresie zimowym, bo to nie można roku określić, postanowiono tak, że jest 7 kolejności odśnieżania dróg i chodników. My to jesteśmy chyba na tej 7 do 16 godzin po opadach śniegu. Naszą dzielnicą
za odśnieżanie na terenie naszej dzielnicy będzie odpowiedzialne MPO. Są trzy firmy w Krakowie, które się podzieliły tak jakby terenem miasta Krakowa. A jak będzie z akcją zima, to nie wie nikt. Ja tylko tyle kwestii uzupełnienia. Nie, no ja chciałem o tym powiedzieć w wolnych wnioskach, ale, no, ale już zostało powiedziane, no to Państwo przyjęli do wiadomości. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tejże uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Dziękuję bardzo.